Tady w Bostonie, kiedy mnie ugryzło, nie byłam sama. Byłam z przyjaciółką. Jakiś większy generator? Czy właściwie nie, to chyba jakaś złodziejka taka wielka. Miejmy nadzieję, że działa. Sześć pocisków zostało, nic tu nie zgubiłem, nie. Spokojna głowa. O, w mordę! Boże drogi. Jebany kot. No i dobrze mówisz, dziewczyno. Wyjęłaś mi to z ust. Ja nie mogę za bardzo się wysławiać w ten sposób. Czy mogę, nie mogę. No. Odwykłem, już dawno temu chodziłem do szkoły średniej. Tu jest jakieś przejście. Cholerny świat. No dalej! Okej. Dobra, oznacza to. O rany, ale zimno. Zimno to pół... Jezu! Chcesz mnie zabić? Szony kot. Nie brzmi to dobrze wszystko. Nie można się skradać. Przez to. Znaczy, tu jest taka woda głęboka. Ostrożnie. Nie wiem, jak to będzie z włączaniem prądu. O rany. Przy takiej ilości wody. Dookoła. Kola specjalnego gatunku. Zobaczmy, co tu leży. Trochę więcej pocisków. Co możemy? Na razie mamy jeszcze miejsce na rzeczy. Staram się przedmioty wykonywać wtedy. Cholera. Trzeba to włączyć. Kiedy już nie mam miejsca w plecaku. Okej. Koniec wycieczki. Ja nie wiem. Boję się, że to fatalnie się skończy, jak ja włączę to urządzenie. Musiało być sporo wojska tutaj, co? Dam radę wskoczyć tu na górę gdzieś. Tak, żeby sobie drogę ucieczki załatwić. No dobra. Dupa. Paliwo. Nie ma prądu. Cholera. A co to za notatka? Szeregowa Elis. Latarka. Widziałem wcześniej ten pojemnik na benzynę. Jak latarka gaśnie, trzeba... Może znajdę paliwo. No dobra. Jeśli paliwo ma gdzieś być, to pewnie w tych pojazdach. O kurwa! Czekacze. Shit, shit.
Oh my god! Ale boski. Hałasu narobiłem jak wariat. Ledwo żyje. Oh, shit. Dobra, szukam paliwa. Chyba zrobimy apteczkę. Jakie rany boskie. Jak tu strzelać szybko, jak te łajzy biegną na człowieka. Dobrze trochę na bojów. Zebrałem, tu jest coś ciekawego, no ale dobra. Mam zaraz. To jest chyba puste przecież do licha. Trzeba napełnić. Jednak ciężarówka, pusto. Szlak. Oczywiście byłoby zbyt piękne. Coś tu jest. Tak, zdrowia to mi akurat teraz nie brakuje. Ale pociski na pewno się przydadzą. Cholera. Szybko mi łajdaki zobaczyły. Też zdrowie. Strasznie ciemno tutaj. Co my tu mamy? Jakiś wózek, ale... Może tu? Też puste. Zawsze na samym końcu musi być. Mam pełno pocisków. To jest dopiero ciekawostka. No. Padaka. Kurwa. Ta dziewczyna przeklina. Szlak zamknięty. No nie no. Żeby otworzyć drzwi, potrzebne jest paliwo. Żeby zdobyć paliwo, potrzeba otworzyć drzwi. Czy coś tu jeszcze zostało? Żeśmy chyba wszystko sprawdzili, co? Jak? Tego jeszcze nie przeszukałem, no tak. Dobra, przegapiłem jeden samochód. Ach, jest. Dobra, co teraz? Wziąć wąż i pociągnąć to, tak? Dobra. Okej. Zdarzyło wam się kiedyś coś takiego? Gwarantuję, że kichalibyście i prychali znacznie dłużej. Wystarczy. Ale nie spodziewałem się tych łajdaków tutaj. Z reguły jest tak, że te łajzy wyłażą z ciemności, kiedy człowiek coś uruchomi, a tu kurde, wręcz przeciwnie. No dobra.
Shit! Zapamiętać? Nie dotykać naelektryzowanej wody. Spoko. Boże. Myślałem, że się będę musiał z nimi tu zamknij te drzwi, zamknij, czy można zamknąć drzwi. Jezus Maria. Zapomniałem, jakie to straszne bywa. Nic tu nie ma? Tylko jedyna. Leżą trupy, mam nadzieję. Patrz przed siebie. Wszystko będzie dobrze. Nie wpadniesz do tej wody, nie usmażysz się. No właśnie, wpadanie do tej wody. Słaby pomysł może być. Tu coś widziałem poprzednio. Dobra, oko. Liście. Mam się tam dostać. Mniej więcej wiem, jak tam przejść. Mam nadzieję, że damy radę z powrotem skoczyć. O, Jezu. To od tego chłodu. Musi być tak ciemno. Nic na mnie nie wyskoczy. Dobra, mamy do wyboru te drzwi i te drzwi. Żadne nie są dobre. Albo żadne... Ja pierdzielę. To musi tak potwornie hałasować. To się na pewno gdzieś przyda. Może tam? Spokojnie. Teraz sprawdzimy, co tu jest. Odrobinę alkoholu. Na górze nic. Ciekawy jestem, co jest w środku. Nie byłoby wejść na dach tego, tylko nie wiem po co, ale... Tu może coś ciekawego? Nie. Nic a nic, dobra. Spróbujmy otworzyć to. Nic. Na górze też. Dobra. Tak jest. No to chyba można na kilka sposobów pokonać. Spróbujmy tak. A jednak nie. Dobra, już kojarzę. Teraz nie opadnie. Wystarczy? No raczej. Strasznie. Dobrze. Wreszcie. Taka
Kawałek dalej. Dobra. Tylko żeby mi się to teraz nie zawaliło gdzieś. To właściwie ta wentylacja, bo to wentylacja jest. Trochę podrdzewiała teraz, co? Dobra, nasza. Chyba mogę zaskoczyć tutaj. Nie lubię, jak te łajzy wyskakują na człowieka z nienacka. Zawsze staram się zachowywać po cichu i ostrożnie. Amunicji więcej nie mam. Żebym to ja mógł zaskoczyć tę bestię. Tam dalej już nic chyba nie znajdę. Rany Julek. Tak, słyszę was. Ja pierdzie. Ten się raczej nie rusza. Ale tu jeden krąży. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobra, mamy kilka opcji tutaj. Mamy butelkę na górze. Spróbujmy zrobić koktajl Mołotowa. Chyba nie dam rady. Ale mamy bombę. Oba załatwione. Została nam ta trójka. Ale oni połażą i chyba wrócą do swoich zajęć, nie? Nie, 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 nie będziesz mnie tu szukał, co? Shit. Shit. Tak jest, nic tu nie ma. Chyba wrócił do swoich zajęć, czyli... Milczenia i... Coś mieli przy sobie? Ten nie. Tam. Dobra. Czy możemy jeszcze coś zrobić? Dużo bym dał za koktajl. Jak się nie da, to się nie da. No może teraz, bo znalazłem szmaty, tak. Dobra.
liczyłem na to, że podejdą tu. Pal się, pal się. No, przykro mi, stary, no. Współczułbym ci. I tak to jest. W normalnych warunkach, ale... Chyba żeśmy oczyścili okolice, co? Tu chyba coś zostało jeszcze. Kolejne szmaty. Cegła. Zmarnowałem butelkę. Przypuszczam, że można to było zrobić przy użyciu jednej tylko. Coś tu po was zostało? Chyba nie specjalnie. A ty? Taki sklep z narzędziami. Mam nadzieję, że uda mi się dotrzeć do tego śmigłowca, ale... Kto wie, może i tutaj znajdę coś wartego uwagi. Na razie pułapki zadziałały, nie musiałem w żadnych bezpośrednich starciach uczestniczyć. Szczerze mówiąc, to nie chcę noża zużywać, boję się, że on się rozwali w pewnym momencie. A kiedyś może nie być innego wyjścia. Kiedyś nóż może być jedynym rozwiązaniem, żeby kogoś pokonać i... Chcę go oszczędzać, po prostu. Jasny gwint. No właśnie. Tu może nie być innego wyjścia. Nie obracaj się, nie obracaj się. Nie widzimy. Już teraz mam tyle pocisków, że... No zatrzymaj się na chwilę. Gwint, myślałem, że jest tylko dwóch. No dobra, rozstrzygnęła się kwestia zbyt dużej ilości amunicji. Co tu dużo gadać, no. Znowu będę miał braki. Może coś z tych wypadło? Cholera. Wszystko sobie sprytnie radzę. Po cichu, po cichu. I nagle myślę, a dobra, został ten jeden. I tak mam za dużo pocisków. Zajebiście. Postrzelam sobie. Postrzelałem, nie? Dobra, śmigłowiec.
dziewczyna musi się nauczyć zamykać za sobą drzwi. Bo to kiedyś będzie przyczyną jej zguby.